Hi Michael, the best regards from Kharkov. If you remember Green Front in Kharkov in past years, he was on football meeting. And I remember that, do you know Polish language? Dlatego dla mnie lepiej mówić i gadać po polsku. Oto chodzi, że nasz były gubernator teraz jest zatrzymany we Włoszech, w Italii. Miasto się to nazywa Frozinon, ulica A Moro. Ale sprawa ta rozgląda się teraz sędziami w sądzie w Rzymie. Dlatego chciałbym pana Kurto Michele spytać o takim sprawie, że gdyby mógłby pan jakimś sposobem wyjaśnić, jaki to posterunek, albo jaki to policjant, który zajmuje się sprawą Arsena Awakowa. Tobież nasz były gubernator teraz znajduje się poza granicami kraju, poza Ukrainą, bo na niego ci bandziory z partii regionów wydali list gończy. Bo oni chcą jego zasądzić dlatego, żeby on nie uczestniczył w wyborach, które odbędą się w Ukrainie jesienią. Sprawa o tym, że my by chcieli w Charkowie tutaj odesłać informacje o naszym gubernatorze, o naszym demokratycznym liderze. I oni powinni rozglądnąć tą sprawę, że jak to coś pójdzie nie tak, oni mogą tutaj jego przeprowadzić do tych bandziorów, którzy mogą go zabić, tak samo jak zabijałem, ale powoli, pani Julii Tymoszenko. Dlatego prosimy ciebie, panie Michał, jakimś czynem taką informację nam przedstawił albo przez skrzynię pocztową. Bardzo trzymamy kciuki za ciebie, za twoją pracę, za twoją walkę za sprawiedliwość, for fight human rights. And the best regards for you, and trzymamy kciuki za ciebie i może ty nam dopomożesz, bardzo o tym się ciebie prosimy. Przedstawić jakąś informację, dlatego żeby my mogli przedstawić tym sędziom informację, że to normalny człowiek, który nie tylko powinien azyl получить, bo on nie może wtedy balotować się, nie może kandydować do parlamentu ukraińskiego, a żeby sędzia nie wydawał naszego lidera w łapy, w ręce tych bandziorów z partii regionów. Super, bardzo dziękuję, pozdrawiamy z Charkowa. Tu właśnie Michał, pani Julia Tymoszenko i pan Arsen Borisowicz po ojcu Awaków. To właśnie jest ten człowiek, ten gubernator Charkowskiej oblasti, tobież Charkowskiego powiatu. To żadny nie bandior, żadny nie szwir. Szwiry ci, tu chcą jego zasądzić. Dlatego pan pamięta, jakie tutaj były fascynujące rozszerzenia, kiedy rąbali centrum Charkowa las, jak my walczyły za ten nasz las. Ale to żywy człowiek, to człowiek z opozycji ukraińskiej, to prawdziwy człowiek, taki sam człowiek jak Юрій Луценко, jak pani Julia Tymoszenko. To nasi ukraińscy patrioty, i my ich powinni szanować, bo to ostatni teraz liderzy, za którymi tym przestępczym rządem Janukowicza ogłoszona ochota. Po prostu to bardzo obrzydliwa rzecz, to takie, wiesz, dobrze, że super, wiesz, znasz polski język, znasz jak nikt, dlatego powinien to rozumieć. Bo znasz naszą europejską kulturę i chcę, żeby ta kultura przyszła do nas, do Ukrainy, żeby tutaj nie było tego szwirskiego, azjackiego
panowania bandziorów, tych degeneratów, którzy gwałcą ludzi, a potem podpalają ich. Dlatego bardzo życzę Tobie powodzenki.